myśli pod prąd. Dzień dobry Państwu. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że w ramach symulacji ćwiczeń sztabowych zima 2020 Polska w wypadku ataku ze wschodu, bo jakiż inny atak przewidują przedstawiciele naszych władz, utrzymałaby się jakieś 5 dni. Po 5 dniach wojska agresora domyślnego dotarłyby na przedpola Warszawy, zatrzymałyby się na linii Wisły. Polskie siły zbrojne byłyby w dużej mierze zlikwidowane, a i praktycznie nie doczekawszy się sojuszniczej pomocy z innych państw NATO, Polska dostałaby się pod pełną kontrolę domniemanego agresora ze wschodu. Oczywiście sam fakt, że informacje o takim przebiegu ćwiczeń, choć były ściśle tajne, przedostały się do opinii publicznej, zostały opublikowane przez kilka portali internetowych, świadczy o tym, że albo mamy do czynienia ze skrajnym brakiem umiejętności zachowania informacji ściśle tajnych dla tych, którzy tymi informacjami dysponują, więc że polska armia, wojsko polskie, czy też polscy politycy, którzy uczestniczyli w tych symulacjach, również przygotowywanych przez Akademię Sztuki Wojennej, są ludźmi skrajnie niekompetentnymi, niewiarygodnymi, jeśli chodzi o zachowanie do własnej wyłącznie wiadomości informacji ściśle tajnych. No i jest też drugie wyjaśnienie. Myślę, że chyba ono jest bardziej prawdopodobne. Otóż doszło do w pełni świadomego, kontrolowanego przecieku. Pytanie o cel tego przecieku, o to, w jakim celu Polacy zostali zszokowani tą informacją o 5 dniach, czyli o pobiciu historycznego, niechlubnego rekordu roku 1939. Przypomnę, wówczas znacznie dłużej Polsce udało się odpierać atak agresora, wówczas oczywiście z zachodu głównie. No ale jaki mógłby być cel tego przecieku? Warto się zastanowić. Otóż wydaje się, że celem takiego przecieku może być próba uzyskania większych środków na zakup kolejnych transz uzbrojenia. Uzbrojenia oczywiście domyślnie ze Stanów Zjednoczonych, a także zwiększenia i tak już rozdmuchanego budżetu obronnego, który nasz kraj z dumą ogłasza, że jest już na poziomie powyżej 2% PKB, tak jak zażądali amerykańscy kuratorzy i sojusznicy aktualnych władz Polski. No i wreszcie celem tego przecieku może być przekonanie nowej administracji amerykańskiej o tym, że pomimo, że nie dojdzie do wycofania baz wojskowych Stanów Zjednoczonych z Niemiec, jak planował to Donald Trump, warto wzmacniać obecność militarną Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski. Jak jest, faktycznie nie wiemy, natomiast wiemy tylko jedno, że logika po ujawnieniu wyników tego rodzaju symulacji mówi nam w sposób jasny, jednoznaczny i bezapelacyjny. Polska w wyniku różnic potencjałów oczywistych chyba dla ucznia szkoły nawet podstawowej pomiędzy nami a Rosją nie powinna ryzykować żadnego najmniejszego nawet prawdopodobieństwa ryzyka konfliktu zbrojnego z Federacją Rosyjską. To jest banał, tym bardziej, że nie mamy do czynienia z żadnymi konfliktami interesów, z żadnymi pretensjami terytorialnymi, z żadnym zagrożeniem, politycznym zagrożeniem rosyjskim. W związku z tym każdy racjonalnie myślący człowiek po przeprowadzeniu tego rodzaju symulacji czy po zastanowieniu się nad możliwymi efektami końcowymi starcia zbrojnego z Federacją Rosyjską powiedziałby, że czas na normalizację naszych relacji i że jednym z głównych celów polskiej polityki zagranicznej i obronnej powinno być uniknięcie wszelkiego rodzaju konfrontacji z Moskwą. Oczywiście, aby dojść do takich wniosków, wymagane byłoby
oczekiwanie od naszej klasy politycznej myślenia racjonalnego, myślenia opartego o fundamentalne zasady logiki, a tego oczekiwać, jak doskonale wiemy, trudno. W związku z tym dziś politycy obrzucają się odpowiedzialnością za to, dlaczego Polska wytrzymałaby tylko 5 dni w wypadku rzekomego ataku rosyjskiego. Wskazują na różne niedociągnięcia, błędy, oczywiście opozycja wskazuje na błędy partii obecnie rządzącej. Tymczasem nawet gdyby Andrzej Duda był kimś na miarę Napoleona Bonaparte, a Mariusz Błaszczak miałby stratega na miarę Karla von Clausewica, nic by i tak to nie pomogło. Otóż różnica potencjałów jest czymś obiektywnym, zdeterminowanym, niezależnym od Polski. W związku z tym jedyną logiczną odpowiedzią na to, cóż możemy zrobić z tym fantem, z wynikami owej symulacji, byłaby odpowiedź, o której już wspomniałem. Dość konfrontacji, dość nawet teoretycznego rozpatrywania scenariuszy konfliktów z Moskwą, konfliktów z Federacją Rosyjską. Czas na całkowitą reorientację polityki zagranicznej Polski. Reorientację, której zasadniczym celem byłoby znormalizowanie naszych relacji ze wszystkimi sąsiadami, celem uniknięcia, zminimalizowania do zera, jeśli się da, ryzyka wszelkich konfliktów i starć zbrojnych. No, myślę, że część Polaków, która w mediach zapoznawała się z wspomnianymi na wstępie przeciekami z symulacji zima 2020, do takich wniosków doszła. Do takich wniosków niestety, jak widzimy, nie dojdą najprawdopodobniej polscy politycy. Albo zacietrzewieni ideologiczną nienawiścią wobec Federacji Rosyjskiej, stereotypami, w których wychowywani byli od dawna, albo wykonujący pewne służące interesom amerykańskiego kompleksu wojenno-przemysłowego, sektora wojenno-przemysłowego, zlecenie mające uzasadnić kolejne wyśrubowanie wydatków na zbrojenia. W takich dość nielogicznych czasach żyjemy. W takich czasach dyskusji, która w istocie jest tylko i wyłącznie przerzucaniem się argumentami, kto bardziej będzie przygotowywał nasz kraj do mającej rzekomo nadejść wojny z Federacją Rosyjską, choć w Moskwie nikt o tej wojnie nie myśli, przyszło nam funkcjonować, niestety, ale my wyciągajmy wnioski logiczne, starajmy się w oparciu o realizm polityczny wykorzystać ten przeciek z symulacji zima 2020 do tego, by jeszcze raz uzasadniać i apelować o racjonalną, realistyczną politykę zewnętrzną naszego kraju. Mam nadzieję, że nasi widzowie i czytelnicy nie są tymi, których trzeba do tego przekonywać. Niemniej jednak mamy tu kolejny bardzo ważki argument dla tych, którzy jeszcze tkwią w okowach konfrontacji zimnowojennej, choć zimna wojna dawno się skończyła, tkwią w okowach rusofobii, choć rusofobia ta pozbawiona jest wszelkich racjonalnych podstaw. Dziękuję.